Cześć, witam serdecznie. Odcinek numer 3, motocyklowe love. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, jak sobie wymyśliłem tworzenie tras na jazdę, że tak powiem, jak wiadomo, wokół komina. Czyli niedaleko wyjechać z tego samego miejsca, wrócić w to samo miejsce. Oczywiście tam na godzinę, dwie, trzy, zależy ile się ma czasu, jak i możliwości. Było dużo programów, ale generalnie na przykład Kalimoto jest mapy 3, czyli te czeskie chyba, jeszcze tam wiele innych, ale one wszystkie są dobre do wyznaczania tras takich prostych, jak jedziemy na przykład no powiedzmy z Gdańska do Zakopanego. No, wsiadamy w Gdańsku, wyznaczamy sobie jakąś trasę, oczywiście omijając tam, znaczy no, oczywiście, nie oczywiście. Jedni wolą jechać szybko i autostradą, inni niekoniecznie, czyli wyznaczamy sobie trasę z pominięciem autostrad, dróg płatnych, czy niekoniecznie, czy wolimy szybko i po prostu. Ja natomiast zacząłem się posiłkować, tutaj któryś dzień z kolei robię przymiarki, dzisiaj jest piątek i jutro mam nadzieję wyruszyć na pierwszą swoją trasę, właśnie taką wyznaczaną przez aplikację, ale aplikację, która dotyczy rowerów. Komoot, nie wiem jak to się czyta, w każdym bądź razie typowo rowerowa. Tak, jesteśmy na stronie tego Komoot, nie wiem. I tak, przechodzimy tutaj na górze na pasku, są trasy, wklepujemy trasy. No i tak, tu są gotowe, zaznaczone z różnych tam, z różnych, że tak powiem, miejsc. Akurat tu jest miasto, jakie to jest? Poznań. Z Poznania akurat mi się otwiera. Dobra, ale tak, my nie chcemy tego. Robimy sobie zaplanuj trasę. O, i teraz tak. Ja na przykład, no nie wiem, weźmy jakieś tam miasto, opowiedzmy, Zielona Góra. Na przykład. I tak. Powiedzmy, no jesteśmy tu jakoś, jakieś tu osiedle Słowackiego jest. No i no, załóżmy, że mieszkamy tutaj na osiedlu Słowackiego, na ulicy Fantazego. O. I tak, klikamy. I teraz wybierz jako miejsce docelowe, zacznij tutaj. No to wiadomo, zaczynamy tutaj. I tu obok, w to samo miejsce, no bo chcemy wrócić w to samo miejsce. Klikam jeszcze raz i wybierz jako miejsce docelowe. No i mamy trasę. Bardzo króciutką. Nie? Tam 50 metrów może. No. I teraz jak najedziemy na tą niebieską kreseczkę, to się nam pokazuje takie kółeczko z kropeczką. I oczywiście naciskamy i ciągniemy. Tu mapa mała, bo mała była trasa. Jeszcze raz tą jedynkę ciągniemy. Teraz już mamy większe. Ale może wyciągniemy w drugą stronę. Tutaj będzie tereny jakieś bardziej leśne. Tak. O, mamy kropeczkę. Zajeżdżamy na tą kropeczkę i jeszcze ją ciągniemy. Tak. I teraz powiedzmy, że chcemy jechać na przykład do miejscowości, no jak znacie swoją okolicę, mniej więcej miejscowości, no to naciskacie o na przykład Kamionka tutaj. Jesteśmy w Kamionce. I mamy trasę praktycznie w jedną, w drugą stronę. A teraz robimy tak. Jak już mamy mniej więcej cel wyznaczony, to zaznaczamy tutaj gdzieś, jak tam kropeczka nam się pokaże z tym kółeczkiem, to naciskamy i ciągniemy na przykład tak, bo nieraz jak jest taka
pojedyncza kreska się robi, to niekoniecznie ta droga ma możliwość tak jakby powrotu, znaczy przejechania dalej. I on tworzy tak jakby do tej kreski i trzeba później z powrotem wrócić. Także ja to cofam generalnie trochę i tak, i jedziemy dalej. O, proszę. Tak. I na przykład, o, tutaj tak. O. No i teraz zobaczcie, to jest kolarstwo szosowe, czyli typowo po drodze. Typowo jest po drodze, czyli po szosie, po asfalcie. I jak chcemy na przykład sobie urozmaicić tą trasę, jechać niekoniecznie tylko asfaltem, to tutaj po lewej stronie, jak jest rodzaj sportu, to pstrykamy i wybieramy kolarstwo na przykład szutrowe. Proszę bardzo, jak się trasa zmieniła. O, i tu jest ta kreseczka, żeby nie jechać i się nie wracać. To tu jeszcze ten punkt zaznaczymy. O, cofniemy. Proszę bardzo. Kolarstwo szutrowe. Czyli to jest tak. Ścieżka 57,3 km, droga rowerowa 12,7, boczna ulica 8,21 i ulica 13. Ale tu jest tak, rodzaj nawierzchni. Nieutwardzona 54,7, zbity żwir 904 metry, kostka brukowa 4,58 km, utwardzona 13,9 km, asfalt 16,3 km, 992 metry. Tu średnia prędkość to nie ma co patrzeć, dlatego że no wiadomo, że motorem jak będziemy jechać, to zupełnie inna prędkość będzie. Najwyższy punkt 168, najniższy 63 metry. I teraz tak, no może jeszcze nie jechałem, dlatego właśnie mówię, że jutro, czyli w sobotę, będę robił pierwszą próbę. I właśnie na taki rodzaj kolarstwa wybiorę tutaj szutrowe. Czasami może być tak, że no nie będzie można przejechać gdzieś motorem, chociaż tutaj teoretycznie pokazuje, no tu nie widać teraz jaka to jest droga. Bo może być tak, że na przykład o, tak jak w tym miejscu, i nie wiem, czy tu jest faktycznie taka droga jako droga, czy to jest jakaś ścieżka. I może być tak, że jak dojedziemy i tu każe nam skręcić w tym miejscu, to może trzeba będzie pojechać prosto i w tą stronę, albo prosto i jeszcze bardziej prosto i tak objechać. No, no nie wiem, nie? To ciężko powiedzieć, bo mówię, jeszcze nie korzystałem. W każdym bądź razie można spróbować. Może się okazać ciekawym, że tak powiem, wyzwaniem. Jeszcze jest kolarstwo tutaj. Enduro tu jest. Enduro. No też można zrobić enduro, jak nam wyznaczyło trasę. I faktycznie, jaka jest możliwość przejazdu motocyklem. I tu mi się to właśnie bardzo podoba, bo wybiera drogi takie, no różne, nie? Czyli te boczne, nieboczne i tak dalej. Bo mam jeszcze aplikację, którą za każdym razem praktycznie będę używał, jak się wsiada na motocykl. Motobit, no fajnie, tylko tam wyznaczanie trasy. Jak wziąłem na przykład tą trasę i przeniosłem do Motobit, to mi pokazało jakieś takie kuźwa hieroglify, żebym w kółko jeździł, tu gdzieś tam jeździł i tak dalej. No, także no niekoniecznie mi się to widzi i praktycznie nie odzwierciedla tej samej trasy. Natomiast, dobra, zrobimy tak, zapisz wyprawę. O,
Trasa MTB. No niech będzie trasa MTB. Gotowe. Obejmuje odcinek z zakazem jazdy rowerem. W tym miejscu musisz zejść z roweru i go poprowadzić. A widzicie. Czyli mogą obowiązywać też inne ograniczenia. Przed wyruszeniem w drogę zapoznaj się z lokalnymi przepisami. No i to jest ten minus tego, że na rowerze praktycznie możemy wszędzie w większości. Natomiast no, na motorze niekoniecznie. Znaczy tu jest 76 metrów, ale na motorze to wiadomo, no, dojeżdżamy do tego miejsca, jak nie da rady, no to jedziemy lewo, prawo, czy kawałeczek się cofniemy i jedziemy dalej. No to też nie jest jakąś wielką tragedią, zwłaszcza, że tak, pobieramy plik GPX i przenosimy sobie go na komputer, znaczy na telefon, bo w telefonie oczywiście mam taką nawigację GoRide. I jak otworzę w tej aplikacji GoRide właśnie ten plik GPX, to pokazuje mi dokładnie tą samą trasę, tak jechać. No i właśnie będę jutro próbował to wszystko, że tak powiem, wypróbować. Będę próbował tak, wypróbować. Fajnie powiedziane. No, w każdym razie to dotyczy tras. Wczoraj generalnie przyjechałem pierwszy raz motorkiem do pracy i chciałem wam zdać tu relację, jak to fajnie się rano jechało o 6, no ale tak, po pierwsze motorek chodził super, wszystko było fajnie, tylko tak, nogi to mi tak zmarzły, że matko boska, po prostu nie czułem, no nie było rano za ciepło, było tam chyba 13 czy 14 stopni. I dlatego dzisiaj tak mówię, chyba jak mówię, zachrypnięty jestem, bo zmarzłem jak piorun. Dwa, kamerka w ten wcześniejszy filmik, co jest, czyli ta druga część, jest nagrany z kamerką na kasku. Generalnie, no nie wiem, może gdzieś tak jeżdżenie po jakichś dziurach, to może to fajnie pasuje i fajnie to widać. Natomiast dla mnie to trochę wyglądam jak kuźwa z jakiejś bajki, taki, wiecie, z taką antenką wystającą i jedzie taki jakiś nie wiadomo co, albo ten od Gogla i rejestruje wszystkich, nagrywa. Niekoniecznie chciałbym, że tak powiem, żeby mnie spostrzegali jako osobę, która nagrywa wszystkich i wszędzie i po prostu nie wszystkim się to podoba. Generalnie jak kamera jest niewidoczna za bardzo, to też nie ma takiego odbioru tego człowieka, czyli mnie na przykład na motorze, negatywnego. I przyjechałem wczoraj do pracy i zmieniłem tą kamerkę, położyłem na błotnik z przodu. No i na tym błotniku po prostu przykleiłem, no nie wiem jak to się będzie trzymać, ale no zobaczymy. No to jest GoPro 10. Także kamerka jest dobra, nie powiem, fajnie, że tak powiem, nagrywa. Co jeszcze? Kupiłem wejścia nie USB, no USB. Wejścia. Kupiłem taką przystawkę. To jutro rano wam pokażę, bo nie wiem, chyba rano jeszcze nie będę montował, dopiero może w niedzielę, bo ma padać, także może w niedzielę. Jutro to tam się nie będę tym zajmował. Że ma dwa wejścia USB i jedno wyjście na zapalniczkę. Bo mam z samochodu, z busa, kiedyś prowadziłem działalność, została mi kamerka właśnie taka samochodowa. I ona jest właśnie na to wejście na zapalniczkę i chcę ją zamontować z tyłu na błotniku. Czy tam jest błotnik? A, tam chyba nie ma błotnika, no faktycznie. No,
Także. No to w każdym razie coś wymyślę. Chcę ją zamontować właśnie z tyłu, żeby mi nagrywała obraz z tyłu. No to tak dla bez zabezpieczenia. Nie wiem jak się. Znaczy tutaj wczoraj w pracy zamontowałem tą kamerkę z przodu, tą GoPro, ale no przejechałem tu dosłownie 50 metrów może i tak później patrzyłem na ten obraz, jaki się nagrał. No fakt, że jest to dość nisko. Jest to dość nisko, ale może to wystarczy, zobaczymy. Mówię, jutro będzie pierwszy przejazd z tą kamerką i tak dalej. Tak jakby, no, zobaczę, czy to faktycznie może być w tym miejscu, czy może jeszcze coś wymyśleć innego, gdzieś przy lampie, wyżej. No nie wiem, to się okaże. No, a dzisiaj jeszcze po pracy jadę do Łodzi, bo mieszkam w Kaliszu, jadę do Łodzi. O, tutaj Polska Łódź, tak. I tutaj znalazłem taki sklep, zaraz wam powiem. Tylko muszę tu screena otworzyć na tym, na telefonie. O, znalazłem taki sklep. O, for right. No i teraz tak, bo muszę, kurtkę mam skórzaną. Taką typową motocyklową, z zabezpieczeniami, z tymi wszystkimi jakimiś tam panelami ochronnymi, czarną. No, a nie mam praktycznie spodni, bo mówię, no w dżinsach, to może jakbym miał założone kalesony, to by było fajnie. Ale też jechałem wczoraj z pracy i padało. Zmokłem jak jasna cholera, nogi mokre. I, no i po prostu to tak nie może być, bo za ciepło też nie było i mówię, no i z tego wszystkiego się przeziębiłem. Ale tak, tutaj sobie wynalazłem spodnie, jak one się tutaj nazywają, zaraz wam powiem, co chcę sobie kupić. Tutaj nazywają się spodnie Rebel Horn. Rebel Horn. Rebel Horn, tylko to są spodnie, akurat te, co ja sobie tu znalazłem. Okej, to nie. Nie. O kurde, tego tu jest trochę. Rebel, o, chyba te. Tak? Zobaczymy jeszcze raz. Znaczy Heflow 4, ale tu są Borg jakieś. Zobaczymy. Aha, bo tu nie ma rozmiarów. Vandal. Heflow, może tu wpiszę lepiej. Szybciej znajdę. Rebel Horn. Rebel Horn. Heflow. O, te. No, i to są takie spodnie tekstylne. To nie są dżinsy i to one mają, no tu ileś warstw, 4 warstwy nylonu, jakiś tam stretch, mesh, poliester, podszewka, poliester, mesh, spandex, ilość warstw, a 3 warstwy. No ochraniacze kolan, kieszenie na ochraniacze bioder, możliwość regulowania, podwójne i potrójne szwy, antypociskowe panele, standardy, wszystkie bajery, szmery, wstawki i tak dalej. No i tutaj jest, że właśnie zależało mi, żeby była membrana, wypinana, żeby podpinka była wypinana. No i takie tutaj też zabezpieczenia są, a w razie czego zawsze można dokupić i coś tam włożyć. I powiem tak, wcześniej zamówiłem
spodnie skórzane, w sumie nawet dwa razy. I tak, zamówiłem M-kę. I w pierwszą M-kę, jak przyszła, właściwie to był cały kombinezon wtedy, czyli znaczy były spodnie i kurtka, tylko to były takie, taki był kombinezon typowo, typowo motos dla motocyklisty. Zaraz zobaczymy kombinezon. Zaraz wam pokażę. Na zdjęciu to inaczej wyglądało. Coś może, o coś, znaczy nie podobało, podobnie jak to, czy jak, o jak to na przykład, te żółte, tam nie pamiętam, kolory były inne chyba. No, ale jak to przyszło, jak się w to ubrałem, to nie, nie kosztowało tyle, bo to tam zapłaciłem w sumie za 800 zł chyba. Te to są takie już no ekstra, że tak powiem, kombinezony z zabezpieczeniami, oczywiście na duże prędkości. I a przy moich prędkościach, tam jak ja będę jechał 60 na godzinę, no to raczej, no niekoniecznie chyba jest to aż tak potrzebne. W każdym razie, no wyglądałem trochę dla mnie na tym motorku jak pajac taki, no bo motorek, znaczy strój nieodpowiedni do, znaczy nieodpowiedni motorek do tego stroju, czy ten strój nieodpowiedni do tamtego motocykla, do mojego motocykla. W każdym razie, a właśnie, bo to nie jest ten motocykl, który ten, tylko wcześniej, to wcześniej, o, tak, proszę bardzo, 13 maja kupiłem Junaka i to tego, o, tylko że czerwonego akurat, zobacz więcej zdjęć, nie wiem czy tu będzie, sam czarny, ale to już nieważne. Niech będzie czarny. Czerwonego takiego. No podobał mi się wszystko pięknie, ładnie. No i prawdopodobnie, o, tak, o te, takiego, dosłownie takiego. No, wszystko pięknie, ładnie. On jest fajny motorek. Jak dla mnie bajka. Tylko tak. Z wyglądu. Natomiast, jak je, znaczy to jest motorek dobry, jak się mieszka gdzieś na wsi, nie obrażając oczywiście nikogo, i na przykład tak, o, mam potrzebę, to jest taki właśnie, stoi w pogotowiu. Mam potrzebę pojechać do sklepu, pyk, jadę po sklepu, do sklepu. Mam potrzebę pojechać, o, bo gdzieś tam jadę do znajomego, bo mi zadzwonił, że coś tam, żeby pomóc, jadę, wsiadam na motorek, jadę do niego. Gdzieś tam pojechać do kogoś innego, a nawet, o, usiąść razem z żoną, czy tam, nie wiem, z córką, z synem, czy jako wujek z kimś tam innym, no to już nie ma znaczenia. To dwie osoby, jest tam kilometr, dwa, trzy, pięć, pyk, podjechać, jest super. Po takich bocznych drogach mi się nim elegancko jeździło, naprawdę. Jeżeli ktoś potrzebuje, tak mówię, tak na wieś, bez obrazy, to jest super. Ale ja nim wyjechałem na główną drogę, no krajówkę, gdzie wszyscy pędzą jak szaleni, oczywiście, i jedziesz kuźwa tym motorkiem, no fakt, że on jest jeszcze na dotarciu, bo ja nim przejechałem dokładnie 500, chyba 6 km, czyli on jest nowy, świeżo już po przeglądzie. I jak wyjechałem na krajówkę, jak zacząłem jechać 60-65, to on cały mi się zaczyna cząść. Dostaje takich wibracji różnych i po prostu czuję się, jakbym jechał na zabawce. Nie czułem się na nim bezpiecznie. I to dopiero mogłem stwierdzić, jak zacząłem tak jechać. Bo tak z wyglądu to motorek jest bajka, nie? Nie wyobrażam sobie nim jechać 80 czy 90, bo miałbym wrażenie, że jeszcze brakuje siódmego biegu, który... On jest oczywiście pięciobiegowy, ale tak mówię, dla żartu, że jeszcze chwila i moment i startuje i gdzieś w kosmos lecę, nie? Czyli gdzieś tam na Marsa, czy piorun wie gdzie. I po prostu, no nie, doszedłem do wniosku, że nie, nie. A mało tego, jeszcze wjechałem na taką boczną drogę. No droga utwardzona pięknie, w jednym miejscu gdzieś tam jak rolnik orał, to była tak świeża, trochę świeżej ziemi, a odrobinkę i troszkę piasku, nie było dużo. No dosłownie z 5 metrów może. I to koło mi zaczęło z tyłu latać w lewo, w prawo i tak dalej. No myślałem, że nie wyjadę. No kurde, mówię, 5 centymetrów może nie tego piasku,
On mi tu wiruje po prostu jak tancerz jakiś w jakimś balecie. No kurde, mówię, no nie, to nie o to mi chodzi. No i dlatego i dlatego kupiłem tego Zontesa. Ale jakby tego jeszcze było mało, to właśnie ostatnia moja przejażdżka i zepsuła się, znaczy tak, jadę w miejscowości jednej, nagle zgasł. No kurde, sobota, 12 godzina, piękna pogoda, co chwilę chmury przychodzą, pioruny walą, a ty stoisz kuźwa na tej drodze i motor ci nie pali. No patrzę wszędzie, zaglądam tu, tam, no nic nie widać. Dzwonię do tego gościa, co mi go sprzedawał. I on ma też, no on właśnie serwisuje to i tak dalej. I mówię mu, jaka jest sytuacja. No to on mówi, sprawdź to, sprawdź to, sprawdź tamto. Dobra. Mówi tak, zadzwonię za pół godziny. Może jak silnik ostygnie, no to może odpali. I tak mi się śmiać zachciało, bo kurwa, przepraszam za wyrażenie, ale jechać gdzieś, jedziesz na przykład 30 kilometrów i musisz się zatrzymać i pół godziny czekać, bo się silnik, fakt, że było ciepło, bardzo ciepło, że się silnik zagrzeje, nie? I trzeba czekać, aż się wychłodzi i jechać dalej. No to mówię, no to już kurwa kompletna bzdura, nie? Dobra, mówię tak, czy może pan po mnie przyjechać, bo on mi przywoził tego motorka do domu i ma swojego busa i tego. Mówi, przyjedzie, akurat dobrze, że jest w domu, to podjedzie. Dobra, przyjechał po mnie, zabrał, no i teraz tak. Dzwoni mi za 2 dni, czy za 3 dni, właściwie ja do niego zadzwoniłem, bo on nie dzwonił, że zepsuła się pompa paliwa. No okej, zepsuła się, to się zepsuła, miała prawo jak wszystko, nie? No i że zamówił pompę i jak przyjedzie, to dzwoni. No dobra. To była sobota. Następny piątek, nie, przepraszam, następną, czyli ja zadzwoniłem w poniedziałek chyba po południu, no, a on zadzwonił w środę i mówi, że pompa przyszła, założyli, okazało się, że ta nowa pompa, co przyszła, też jest zepsuta. No fajnie, mówię, no to kuźwa, jak to tak, nowe rzeczy są tak od razu zepsute, no to zarąbisty sprzęt, nie? Dobra, mówię, no to będziemy czekać na następną. No i następna pompa, jak przyszła, to mi zadzwonił w poniedziałek, czyli ponad tydzień, że mogę go odebrać. No przyjechałem nim, stoi i teraz muszę czekać pół roku od kupna, żeby nie płacić podatku. No i sprzedam to, no nie wiem, no nie chce mi się na tym jeździć. No i kupiłem tego swojego Zontesa. I teraz wam jeszcze może powiem. Zontes G1. Spoko. Zontes G1. Tu będzie może fajnie. Ja się coś nie ładuje. Tutaj zdjęcie. Też tu się zdjęcie nie chce załadować, ale tu mamy zdjęcie. A tu jest zdjęcie. O. I kamerkę tutaj, o, w tym miejscu dokładnie z przodu na błotniku umieściłem. Tutaj. Zobaczymy. No jest to dość nisko. Fakt, że tak pokazuje, trochę więcej drogi pokazuje jak właściwie tego terenu. No nie wiem, no się okaże. Bo tak, no wiadomo, na lampie się nie da, no bo lampa to musi świecić. Tu praktycznie, o, coś tu mi się otworzyło. Zmieniło? Nie wiem. No to już może być, ten kolor już nie ma znaczenia. Jeszcze coś tam otwiera i otwiera. Bo tu mam internet z telefonu. I tak może dlatego też niekoniecznie do końca szybki jest. O. No i tutaj mówię, mam kamerkę. Tutaj tej kamerki raczej. Tu wyświetlacz jest ten stary jeszcze model. 2021. Nie wiem, czy tu będzie. O, tak jak ten. Tu o. Wyświetlacz mam taki. Czyli tutaj ani na wyświetlaczu, ani z przodu
Raczej tej kamerki zamontować nie mogę. Tutaj też tak szkoda, że nie jest tylko dwie objemki. Tu po środku było fajnie do zamontowania czegoś, nawet chociażby i tej kamery. No ale kurde, jest to połączenie takie, to lane, cały element jest. No i niestety, tu nie, żaden uchwyt mi tu nie pasuje. Nie ma takiego, żeby tak dopasowany był. No, a takie gdzieś tam montowanie tylko na byle jak to. No, tu kierownica jest bardzo, bardzo powyginana. Ona tak, kurde, ma te krótkie takie elementy. I powiem szczerze, że teraz może tak zrobimy, że tu nie ma nigdzie możliwości zamontowania kamery. A teraz tak patrzę właśnie tą kamerę z tyłu. No to też tak za bardzo nie mam gdzie tu zamontować. No bo tak, tu światło, no to musi być widoczne. Światło stop i światło normalnie mijania, czyli ten czerwone co świeci. Tablica jest. No i teraz tak, pod tablicą, no też chyba żebym jakąś płytkę zamontował i tą kamerę, nie wiem. Muszę się zastanowić właśnie, co tutaj mam z tym zrobić. Bo tu są jeszcze te takie bagażniki, takie wyciągnięte. Może do tego bagażnika jakbym przymocował, żeby mi tu wystawał, ale tak do końca nie wiem. No, zobaczę, zobaczę faktycznie. No i kupiłem taki ten element, co mówiłem, dwa USB i jedno na zapalniczkę. Co prawda mam powerbank i to taki konkretny, 40 tysięcy miliamperów. Jest bardzo dobry, bo kupiłem to chyba ze 3 lata temu albo 4. To kupiłem generalnie do aparatu, do zdjęć i tak dalej, jak gdzieś jechałem w krzaki posiedzieć, robić zdjęcia ptakom. To on był fajny, bo ma dwa wejścia USB, czyli mogłem aparat podłączyć, mogłem telefon podłączyć, znaczy aparat to nie, ale mogłem podłączyć ładowarkę z baterią do aparatu sobie, by się ładowała i telefon mógł się ładować cały czas, także jak, oczywiście jakby miał mało, nie? No, ale bardzo dobry jest ten powerbank, bo kurde, przez rok go nie używałem, ani razu. Ani razu, nawet szuflady nie był wyciągnięty, był zakurzony dosłownie. I co się okazało? Myślałem, że on jest rozładowany albo coś się z nim stało, a on, ja tam naciskam guziczek, bo ma taki guziczek, a on mi pokazuje 100%. Mówię, no kurde, niemożliwe. Po roku czasu, żeby ani 1% nie utracił? No to po prostu takiego to jeszcze nie widziałem, bo już miałem kilka dronów, na przykład z DJI i tak dalej, no one mają tam inteligentne te baterie, te drony. No to one się tam same rozładowują do jakiejś tam pojemności, tracą ileś procent i tak dalej, a tu nie, tu 100% leżało cały rok, włączasz i masz 100%. Nie musisz się martwić, że o, muszę naładować powerbank. No nie, kurde. Także, no, jest super. I teraz się zastanawiam właśnie, czy nie oddać. Znaczy tak, z jednej strony to jest wygoda, bo to jest zamontowane cały czas tutaj, ten panel. Tylko tak, problem jest taki, że zaraz zobaczymy, tu kierownica. No właśnie, tu lepiej widać tą kierownicę. Gdzie tu widać lepiej tą kierownicę? Tu nie ma. Tu też nie ma. A tu. No tu jest właśnie, o. Bo to jest pierdolnik taki, no ja wiem ile on ma. 7-8 cm. Taki gruby na chyba koło 3. No i szeroki. No i tak. Tu jest za mało miejsca. Tu jest może miejsca dość, ale... Zaraz, gdzie on tutaj... Cholera, że tak słabo tu widać. Przedtem miałem takie to zdjęcie. To. Tu jest pokazane. To. Aha, no właśnie, to jest ta strona od, tutaj od hamulców.
Z drugiej strony, żeby tu tak blisko kierownica pokazana była. A tu, no trochę tam widać. No i mówię, tu wszystkie te przewody. I po prostu tak, na tym załamaniu nie da rady. Tutaj, żeby właściwie leżało, to bym musiał zamontować tak trochę pod spodem. No nie, bo tu wszystko blokuje. Od tej strony tu jest ta pompa hamulcowa. Tak samo, no tak samo jest ugięta kierownica, wiadomo jak jednej z drugiej. No i praktycznie tu są, tu jest sprzęgło, tu jest gaz i kuźwa i hamulec i tak dalej. Tu hamulce, sprzęgła. No, no kurde, no nie ma gdzie tego zamontować. I teraz się zastanawiam właśnie, jak fabryczne jest, to jest zupełnie inaczej, nie? A jak jest takie dokupywane, no to tak niekoniecznie. Wczoraj jeszcze zamówiłem sobie na AliExpress tutaj ten dolną część tego błotnika z przodu, bo wczoraj, to, no w sumie to deszcz, znaczy, no nie był taki deszcz, że deszcz mocny, no padało, ale jak się jedzie motocyklem, jak się idzie, no to tak nie pada, ale jak się jedzie, to już wtedy mocno pada. Tak się wydaje może. No w każdym razie tu sobie zachlapałem to wszystko. I teraz jak faktycznie założę ten dłuższy błotnik, tu tą część, no to rzeczywiście mi trochę tu ochroni tego żygania na ten motocykl z tego koła. To jest to, co sobie jeszcze zamówiłem. A, zamówiłem sobie taką trójkątną torebkę. Aha, zresztą, o, widzicie, pokażę wam. Zamówiłem sobie tak, szybę przednią, taką malutką, 156 zł. No, zamówiłem sobie o taką torbę. Motocentrik jakaś i tak dalej. Z tyłu na bagażnik. Znaczy właściwie to nie na bagażnik, tylko na to siedzenie takie przedłużone. Bo oczywiście kupiłem plecak, ale no plecak się okazał za duży, żeby tutaj leżał, bo jest kuźwa stąd i aż mi wystaje. No ale jak mi wystaje, to on się obniży. A jak się obniży, no to tu światła nie widać, ani stopu, ani nic. No to wiadomo, nie może tak być, nie? No i zamówiłem sobie teraz taki, znaczy plecak będę używał, gdzieś będę jechał, tylko też mam problem, bo jest, jak założę na plecy, to mi trochę, kurde, przeszkadza do tego kasku. I w tym kasku trochę mi ten kask wtedy zjeżdża na czoło, tutaj na oczy. No kurde, jechałem wczoraj kawałek z tym jednym i drugim i po prostu też mi to do końca już nie pasuje. No zobaczymy. No dobra, nagadałem się jak nie wiem co, zachrypnięty. Dzięki za oglądanie. Dzisiaj mówię, dzisiaj jest bez jazdy. Natomiast no opisałem co generalnie, jakie zmiany czy niezmiany, co wymyśliłem, czego jeszcze nie wymyśliłem, to jeszcze nie wiem. W każdym razie jutro będzie, mam nadzieję, że będzie pierwsza jazda. Dzisiaj jadę po spodnie, zobaczymy jak to będzie. Rano mi się jutro na pewno nie będzie wstawać chciało, bo to sobota, to wstanę sobie później, to już będzie ciepło. No ale nawet właśnie w ciepły dzień, bo tu pokazują, że te spodnie, o, te spodnie, to nie to, te spodnie, są one, poradzą sobie z upałem. No to jak sobie poradzą z upałem, no to właśnie będzie możliwość sprawdzenia, albo jak mają podpinkę i znaczy są wodoodporne, czyli nieprzemakalne, no to też, kurde, no powinny być dobre. Co tu dużo mówić? No zobaczymy. Dzisiaj jadę je kupić. Bo tak jak mówiłem, kupiłem spodnie dwa razy przez internet, co prawda, skórzane. No ale to już nie ma znaczenia, czy skórzane, czy nie. To tak, pierwsza, i to jedne i drugie, M-ki. Pierwsza, to kuźwa nie mogłem spodni naciągnąć na siebie, nie? Jak naciągnąłem, to już myślałem, że ich w ogóle nie zdejmę. A jeszcze było tak gorąco, ponad 30 stopni, ja cały mokry, to mi się przykleiło. No kurde, blać, myślałem, że będę je rozcinał chyba. Takie były ciasne. Natomiast te drugie, no też M-ki, nie? No to jest właśnie dziwne, ta rozmiarówka. Jedna M-ka i druga M-ka, tylko że jedne szyte w tej części Chin może, a drugie części, drugi raz szyte w tamtej części Chin.
czy nawet może niekoniecznie Chin, bo to rzeczywiście jakościowo było bardzo dobre. Skóra taka bydlęca, gruba, no super spodnie. I te drugie, to znowuż, no kurde, jakbym worek wszedł, nie? No po prostu jeszcze jeden ja i by było okej, nie? No nie wiem. Po prostu nie ogarniam tych rozmiarów i tych firm, które to szyją. Jak ci mają M i ci mają M. Skoro M pisze, że ma być na przykład rozmiar od 100 do 101, powiedzmy. I tu powinno pisać 100 do 101. No to powinno być 100 do 101 w rzeczywistości i tutaj też. A tu jest nie 100 do 101, tylko jest pewnie 90, a tu jest kurwa 110. No rozrzut jest po prostu masakryczny, nie? Bo mierzyłem się specjalnie, sprawdzałem dokładnie rozmiar, patrzyłem ile mogę luzu, ewentualnie, no. No i wybrałem M-kę. No i praktycznie wszystkie były tak, z albo z minusem, albo z plusem te spodnie, no. Dlatego jadę sprawdzić dokładnie, przymierzyć jedne, drugie, trzecie i zobaczymy. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Myślę, że się Wam dzisiaj spodobał mój komentarz cały. Zwłaszcza, że taki jestem przeziębiony, ledwo gadam. Aha, jeszcze są tu mapy 3, nie? No mapy 3 też, tylko mówię, no tutaj to jest typowo po drogach. Oczywiście, to jest super. Jak ktoś lubi jeździć tylko po drogach i chce po drogach, to jak najbardziej polecam, to jest super też aplikacja. Bo to masz i na komputerze, możesz sobie tu wyznaczyć trasę i na telefonie, przepraszam. Dusi mnie, kurde, że hej. No. Także z jednego miejsca do drugiego miejsca i ciągnie nam po droga. Oczywiście kiedyś może, jakbym zmieniał motocykl na taki lepszy, w sensie, no lepszy, no co tu dużo mówić, no to jest taki na siłę, gdzieś tam nie mam zamiaru nim jeździć, na przykład 110 czy tam 100, jak tam podają 110, 115, bo jeden tam wyciągnął 121, kuźwa, i 122 już nie mógł, no po prostu, nie? No nie wiem, no to są ludzie, którzy mają tylko prędkość w głowie chyba ta liczba, żeby mu przekroczyła, bo on już wyciągnął 122. Nie mam zamiaru tego robić i nigdy na pewno nie będę tego robił, bo ja może tym swoim, jak pojadę 90, to chyba będzie wszystko. Kiedyś jak będzie dotarty. I oczywiście nim będę jeździł tylko wokół komina. Może nie tyle wokół komina. Leszno. Gdzie tu? A tu jest Kalisz. No. I tak planuję może. Zobaczę w tym roku jak to będzie. Bo chciałbym koniecznie jechać tutaj na Podlasie. Suwałki. O tutaj te tereny. Wziąć sobie aparat. Bo ja generalnie jestem amator fotograf bardziej niż motorniczy motora, także ten, no bo jak fotografuję 40 ponad lat, no a motorkiem jeżdżę miesiąc, no to różnica chyba jest, nie? No. W każdym razie, no oczywiście amatorsko robię zdjęcia, nie dla jakichś tam zysków finansowych, czy nawet nie biorę udziału w żadnych konkursach, mało tego. Robię to tylko i wyłącznie dla swojej przyjemności. Kiedyś jeszcze miałem taką spinę, sorry, że wystawiałem gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku coś, a już chyba od 2 lat to już w ogóle na Instagram nie raz wejdę, ale to jest raz na miesiąc, coś tam popatrzę i tyle. Znaczy generalnie na Facebook to tylko wchodzę. A teraz, no jeden post tam wystawiłem w tych motocyklach, któryś, już nawet nie pamiętam, w której to grupie, że kupiłem, nie? No, to się pochwaliłem. Ale, no to tylko tyle, bo ja wchodzę tylko na te grupy, co mnie interesują, tylko na to patrzę. Na nikomu tam nie klikam, nikomu nie pstrykam. No, nie, to nie jest, że tak powiem, moja bajka, żebym siedział tam i po prostu pstrykał. Wchodzę, to patrzę, co mnie interesuje, jak nie, to lecę dalej, coś poczytam. Fakt, że dużo fajnych rzeczy się znajduje, bo ludzie piszą komentarze, różne rzeczy i dużo rzeczy się też dowiedziałem właśnie
Tutaj właśnie z Facebooka generalnie, nie? Bo tam na Instagramie to nawet nie mówię, nie zaglądam nawet teraz. No, także mówię, zdjęcia to robię tylko i wyłącznie dla swojej przyjemności. Mam tą przyjemność, że idę gdzieś tam w pole, czy tam o wschodzie, czy o zachodzie, robię sobie jakieś zdjęcia i one idą do archiwum, do szuflady. Prawdopodobnie nikt tego więcej nie zobaczy oprócz mojej żony, chociaż moja żona też nawet ja swojej żonie nie pokazuję, no bo ją takie na przykład rzeczy nie interesują, jakieś fotografie, także no, mówię, to jest tylko i wyłącznie moja przyjemność. No i chcę się właśnie wybrać tutaj o Suwałki, Białystok, właściwie to właśnie Podlasie, to nie wiem, czy bardziej Białystok, czy bardziej Suwałki. Ale przejechać tu tymi terenami, właśnie wschodnimi, Hajnówka, o, może tu pooglądać, może porobić fajne zdjęcia, może jakieś zwierzaczki fajne zobaczyć, jakieś tam cerkwie pooglądać, bo nigdy ich na żywo nie widziałem. Takich tych cerkwi drewnianych. No, także i myślę właśnie zabrać, znaczy zabrać, pojechać tym motorkiem. No, czy na jeden raz mi się uda tutaj objechać? Może być problem chyba, nie? Bo tu Konin, no tu stąd. Tak? No to mogę nie przejechać na pierwszym raz tyle kilometrów. To najwyżej sobie wezmę nocleg po drodze. W każdym razie nie będę brał żadnych namiotów, żadnych nie wiadomo czego, bagaży, bo biorę tylko plecak, gacie, skarpetki, szczoteczka do zębów, jakieś pierdoły, karta kredytowa, gdzie żarcie sobie kupię w każdej chwili, kawę sobie kupię na stacji, herbatę sobie kupię, McDonaldy są, jak się pożywię parę dni McDonaldem, też chociaż, oj, nie wiem czy tu są, ale myślę, że też są. No, w każdym razie jakieś kanapki, kawałek chleba się kupi i będzie ok. Zakładam, że będzie ciepło, bo to mam nadzieję pojechać na długi rok. Właśnie, a czy będzie ciepło, to nie wiem, bo jakbym jechał w maju, to może być niekoniecznie, ale to najwyżej, jak ten zobaczę, jak się sprawdzi ten strój. Może się okazać, że to tylko jak założę to, to mi wystarczy. Czy będzie ciepło, czy zimno. No, i to tak właśnie planuję, ale znaczy planuję. No nie wiem, czy planuję, no. Myśl mam taką, a w planach to jeszcze, do planów to jeszcze daleko. Na razie nic nie planuję, bo na razie idę do szpitala na zabieg. Także mówiłem tu koleżance, wiesz, no istnieje zawsze taka szansa, że się nie obudzę, nie? Po narkozie. A ona to mnie mówi, nie mów takich głupot. Ja mówię, no takie jest życie, nie? Jak się nie obudzę, to się nie obudzę, także to już trudno. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Jak oglądaliście cały odcinek, no to naprawdę szczerze biję wam brawo. Ale podejrzewam, że chyba nikt nie dotrwa. Jeżeli ktoś dotrwał faktycznie do końca, to napiszcie w komentarzu: oglądałem cały odcinek. I to wtedy będę wiedział. No, także trzymajcie się. Na razie pozdrowienia. Jutro mam jazdę właśnie pierwszą taką, taką bardziej zaawansowaną, bym powiedział nawet. No, a ten. No i się widzimy w następnym odcinku. No hej, trzymajcie się. Szerokości, lewa w górę. Hej.